Cześć, witam Cię po raz kolejny z Madrytu i w tym odcinku opowiem Ci, w jaki sposób poznawać nowych ludzi jako cyfrowy nomada, kiedy często zmienia się miejsce zamieszkania i łączy się to z pracą zdalną. Zapraszam. Słyszałeś o jednej z wad cyfrowego nomadyzmu, problemie, o którym często się słyszy, czyli samotności w trasie. Przybywając w jakimś miejscu miesiąc, dwa, trzy, cztery, ciężko nam zbudować głębsze relacje, więc osobom, które żyją w ten sposób, może doskwierać samotność. W innych filmach już wspominałem, że niekoniecznie musimy żyć tak ekstremalnie, aby cały czas zmieniać miejsce zamieszkania, bo możemy przez jakiś czas podróżować, przez jakiś czas przebywać w tym stałym miejscu, gdzie mamy jednak takie bliskie relacje, ale w tym odcinku skupię się na takiej sytuacji, kiedy chcielibyśmy tworzyć swoją sieć kontaktów w trakcie podróży. W tym miejscu chciałbym opowiedzieć też o takiej mojej teorii, utrudnionego dostępu. W miejscach, gdzie trudniej się dostać, moim zdaniem można spotykać wyższej jakości ludzi. Oczywiście nie jest zasada zawsze i wszędzie, można świetnych ludzi spotkać na darmowych wydarzeniach, można świetnych ludzi spotkać przy okazji, jednak bardzo często się zdarza, że w takich miejscach, których trudniej się dostać, bo wymaga jakiegoś poświęcenia, czasu, wysiłku, czy też pieniężnego, czyli są to meetupy, konferencje, warsztaty, jakieś płatne mastermindy, można spotkać wyższej jakości ludzi. Proszę. Czyli mając na uwadze tą teorię, pierwsze miejsce, w jakich warto poznawać osoby, z którymi możemy mieć relacje w jakichś różnych miejscach na świecie, to są wydarzenia dla cyfrowych nomadów. Jednym z takich wydarzeń jest konferencja Tam, gdzie chcę, która jest jedyną polską konferencją na ten temat, którą przypadkowo ja organizuję. Także zapraszam serdecznie. Poniżej jest landing page, który możesz zostawić swojego maila i dam Ci wtedy znać, kiedy następna edycja tej konferencji się odbędzie, bo w tym momencie jeszcze nie jestem pewien. Oraz wszelkich promocjach na bilety First Minute, także zapraszam. Oprócz tego warto śledzić wydarzenia tego typu w Polsce, jakieś meetupy, tego typu wydarzenia za granicą, tego typu wydarzenia w miejscach dla cyfrowych nomadów na świecie, światowe konferencje tego typu. Istnieje też Digital Nomad Cruise, czyli wspólne przepłynięcie statkiem na przykład z Wysp Kanaryjskich do Brazylii, do Panamy. I na tego typu trasach, i to też jest świetna okazja na integrację, no bo nie jest aż tak łatwo tam się dostać, a więcej zainwestować, żeby tam być. Inny sposób to grupy na Facebooku. Bardzo rekomenduję z tego korzystać i u mnie zawsze to wygląda w taki sposób. Jadę do nowego miejsca, na początku sprawdzam grupy dla cyfrowych nomadów, czyli na przykład Madrid Digital Nomads, Barcelona Digital Nomads. Kolejny, jeśli nie ma takich grup w danym mieście, no to sprawdzam grupy dla ekspatów, bo to często też mogą być osoby podobnie myślące, które podróżują, które mają jakąś ciekawą historię, z którymi bardzo fajnie będzie się poznać, czyli ekspat w danym mieście, a w kolejnym etapie szukam też grup dla Polaków w danym mieście. Na fajnych Polaków poznać gdzieś na świecie, gdzie robią bardzo... Ważnym sposobem jest także skorzystanie z wspólnych znajomych, czyli często pytam się moich znajomych, czy mają kogoś znajomego w danym miejscu, bo to też jest fajne źródło dobrych kontaktów i sprawdzonych, bo mamy intro. Ktoś nas zapowiada, abyśmy mogli się razem spotkać i to jest super sposób, aby kogoś poznać w danym miejscu lub nawet zawiązać jakąś głębszą relację. Kolejne to są takie eventy, które też spotykają osoby, które myślą w podobny dla nas sposób, czyli eventy biznesowe w danych miastach, czyli tutaj głównie wykorzystam z meetup.com, gdzie jest lista najciekawszych wydarzeń w danym mieście. Oprócz tego bywam na wydarzeniach Toastmastersów, czyli osób ćwiczących wystąpienia publiczne. Jeśli ktoś ćwiczy wystąpienia publiczne i często jeszcze robi to w języku angielskim, no to wiadomo, też jest ambitny i też można mieć jakiś fajny, wspólny temat. Osobiście interesuję się także wydarzeniami dotyczącymi improwizacji teatralno-kabaretowej, dla mnie jedna z najlepszych form rozrywek i tam też można znaleźć świetnych ludzi. Oprócz tego couchsurfing, eventy, spotkania couchsurfingowe też bywają się na całym świecie i gromadzą podróżników, także osoby, które przyjeżdżają do danego miasta na chwilę, ale także te, które są tam duże i mogą nam coś więcej pokazać jako lokalsi. Także podsumowując, jest sporo tych metod, są metody online, są metody na żywo, polecam je łączyć. I dajcie znać, jeśli macie, jeszcze macie oprócz tego jakieś metody, żeby poznawać osoby w danym miejscu. Pozdrawiam, do zobaczenia.